Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj pogramy sobie w Saints Row i będziemy tuningować furę. W związku z premierą Saints Row, mBank przygotował dla was dwa konkursy, w których możecie wygrać fantastyczne nagrody, w tym pieniężne. Saints Row to seria z niepowtarzalnym humorem i klimatem. Premiera nowej odsłony odbyła się 23 sierpnia. W grze macie do zwiedzenia 9 dzielnic miasta Santo i Leso, które można podbijać razem ze znajomymi w kooperacji. Będziecie budować swoje imperium oraz sporo strzelać. Wchodząc w link z opisu, możecie zobaczyć dwa konkursy. Łączna pula nagród to 15 tysięcy złotych. Ja nie wiem, co jeszcze tutaj robicie. Wbijcie koniecznie. Chociaż nie, no, zobaczcie odcinek do końca, może. Ale dobra, zatrzymajcie sobie ten odcinek, wbijcie do linku, zobaczcie, co jest do wygrania i co trzeba zrobić i podziękujecie mi później w komentarzach. Na stronie wyzwania mbanku.pl były i będą w dalszym ciągu pojawiać się inne wyzwania mBanku. Pamiętajcie, by śledzić stronę. mBank stworzył również specjalne dla graczy konto, które pozwala na zgarnięcie zniżek i rabatów na sprzęt i gry. Nie zapomnijcie sprawdzić tutaj. Wyzwanie trwa od 8 sierpnia, a na zgłoszenie macie czas do 4 września. Także do roboty. Ale najpierw musimy jakąś fajną furę znaleźć, bo póki co mój samochód wygląda tak, a już sobie tutaj rozwinąłem trochę moją działalność, więc udało mi się uzbierać dość dużo kasy. I pojedziemy sobie do miasta, znajdziemy jakieś fajne auto, nie wiem, czy to będzie terenowe, czy to jakieś sportowe, i sobie zrobimy z niego cudo, bo okazuje się, że w Saints Row całkiem fajnie da się tuningować samochody. W Saints Row generalnie buduje się swoje takie imperium, oczywiście mamy ten taki główny nurt fabularny, ale możemy też budować swoje działalności. Ja już taką jedną działalność sobie tutaj wymaksowałem, jest to Bright Future i tutaj gromadzimy chemikalia, utylizujemy generalnie rzecz mówiąc, ale w Saints Row wszystko jest takie przerysowane i wszystko takie przesadzone. W każdym razie, no mniej więcej, a zresztą sami zobaczycie, jak to będzie wyglądać w przypadku waszej działalności. Bo wszystko jest takie mega śmieszne. No i ponieważ mam te działalności, no to co chwilę dostaję kasę. I żeby sobie odebrać tę kasę, to muszę wejść do aplikacji bankowej. I tutaj to działa bardzo prosto, ja bym chciał, żeby tak w rzeczywistości działało. Ale co godzinę dostaję 4750 dolarów i uzbierało się mi już 15 tysięcy dolarów. I ta kasa wędruje na moje konto i mogę sobie tę kasę wykorzystać dodatkowo na tuning. Jeśli wy chcecie sobie odbierać tak kasę ze swojego banku jak my tutaj z Saints Row, to mBank przygotował dla was fajną promocję. Możecie sobie założyć swoje konto w mBanku. Założyć takie konto możecie od 13 roku życia. Właściwie to konto jest tylko dla osób między 13 a 24 rokiem życia. Powyżej 18 lat już można sobie założyć takie normalne konto. Ale jest to konto dla gracza i będziecie mogli mieć tam swoją gotówkę. Normalnie możecie pójść do bankomatów, płacić jakąś tam kasę, jaką sobie gdzieś tam zarobicie i możecie za to kupować sobie gry w necie, normalnie. Patrzcie, co sobie tutaj znalazłem. To jakieś Maserati, coś takiego. A z tyłu Mercedes, nie wiem, ale wygląda kozacko ta fura. Dobra, chciałbym jedną taką może bardziej sportową, to tą sportową sobie wezmę do domu i ją sobie stunigujemy. I jeszcze bym chciał jakąś taką terenówkę zrobić jedną. A tutaj naprawdę te opcje tuningowe niektóre są bardzo fajne, a niektóre są tak przesadzone, że aż nie da się na to patrzeć, serio. W ogóle sama gra sama w sobie na początku zrobiła na mnie takie mieszane uczucia, no bo wiecie, grafika nie jest najlepsza, ale chwilę sobie pograłem, porobiłem sobie te różne takie działalności, misje i wiecie co, naprawdę jest bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie się w to gra. Masz tu masę aktywności do robienia, zwłaszcza jak rozbudowujesz swoją działalność. To robi się, no to wtedy robi się coraz ciekawiej. Masz dużo rzeczy do roboty. Na przykład ja mam jeszcze do sprowadzenia, o, na przykład coś takiego, to jest związane z moją działalnością. Toksyczne odpady muszę sprowadzić do swojej fabryki, czy tam miejsca, gdzie to utylizuję. Czekajcie, bo chcę sobie tutaj wyznaczyć, o, trasę. I muszę kilka różnych, z kilku różnych takich miejsc ciężarówki posprowadzać i za to dostaję kasę, no i dlatego między innymi tak dużo tej kasy teraz mam na koncie. Sobie cały czas te ciężarówki sprowadzałem, a jeszcze co chwilę, tak jak sobie teraz chwilę gramy, to mogę wejść w aplikację
już ta kasa mi się napełniła. Zobaczcie, $1000 nowe praktycznie mam do odebrania i maksymalnie na tym moim koncie może się uzbierać 36 tysięcy dolarów, tak? Gdzie widzicie, że praktycznie cały czas mogę tę kasę odbierać, bo ona się bez przerwy nabija. Dobra, mam nadzieję, że tym samochodem uda mi się dojechać do domu, bo czasami no jest z tym problem. Nie jest to taka szybko, o limuzyna ty. O, limuzynę też będziemy musieli przetuningować. Nie jest to taka szybka fura, jakby się mogło wydawać, ale może po tuningu będzie trochę lepiej. Z tego co widziałem, można tutaj dodawać nitro, jakieś... Każdy samochód generalnie ma jakąś swoją unikalną właściwość, z tym, że nie są to takie właściwości realistyczne, to są takie właściwości typu, że samochód może pionowo do góry skakać albo coś takiego. No gra jest totalnie szalona, ale ten tuning wizualny jest całkiem ciekawy, powiem ci. Nie jestem pewny właśnie, czy można osiągi tuningować. Nie wiem, czy wszystko już odblokowało. Ty, tu jaki hot rodzik fajny. O, tamto można by było przerobić na turynówkę. Tutaj widzę, że na zewnętrznych częściach tego świata też są jakieś ciekawe samochody. Niektóre są gangowe auta, one są już takie super przetuningowane. No ale żeby je ukraść, to trzeba uciec, wiesz, pościgowi tego gangu. Dobra, i tutaj mam naprawdę taką koksiarską furę. Za nią nie musimy płacić, wystarczy, że dojedziemy sobie tutaj i już możemy się nią zająć. Tutaj mamy opcję modyfikowania. No i lecimy. I tak, możemy sobie skorzystać z gotowych... Bo można z tego roadstera zrobić. Patrzcie, jak się samochód zmienia, totalnie inne auto. Można sobie skorzystać z tych gotowych zestawów, albo można wszystko zrobić sobie samemu po kolei. I tak my właśnie zrobimy. Tutaj wybieramy sobie styl lakieru, możemy dać jakiś taki kameleon, możemy dać cukierkowy, możemy dać gwiezdny, coś takiego, nie? Zobaczcie na to, opelnizujący to jest. Dobra, dajmy, tu mamy metaliczny, to dajmy może cukierkowy. OK. I oczywiście możemy sobie wybrać kolor tego lakieru, ale coś nie widzę tutaj tej opcji. O, lakier karoserii i tutaj możemy sobie wybierać. O, właśnie. I tu możemy sobie zrobić jaki chcemy. Tutaj mamy na dole jeszcze połysk do wyboru. Czekajcie, wezmę tą myszką, coś mi się... O, tutaj możemy wybrać połysk, cyk. Kurde. Dobra, dajemy coś takiego. Ej, serio, ten samochód z przodu wygląda jak jakiś Maserati. I tutaj mamy lakier drugi. Co to robi? Aha, że to jest jakby taki odcień. Okej, nie, to jest to na dole. Okej, dobra, tu są jakieś takie dodatkowe rzeczy. No właśnie. Dobra, weźmy to, żeby było łączone z tym pierwszym lakierem. Wtedy będzie miał samochód jedno. A co to jest dodatkowy? Lakier, kolor. Aha, tu możemy jeszcze poszczególne elementy sobie pomalować. Dajmy to na zielono na przykład. Jasny zielony, o. Nie, no dobra, zróbmy jakoś normalnie ten samochód. To będzie jedyna normalna rzecz w tej grze, naprawdę. Dobra, tutaj mamy połysk. Ty, nam się lampy też tam zmieniają, okej. I lakier jeszcze inny mamy tutaj jakiś. O kurde, to już w ogóle przesada, nie? Dobra, to możemy sobie zostawić i teraz tak, kolor felg, tutaj tylko i wyłącznie lakierami się zajmujemy w tym menu. Także widzicie, że tego jest tutaj naprawdę dużo, jeśli chodzi o opcje dostosowania i felgi możemy sobie wybrać. O, jakieś takie ciemniejsze i metaliczność damy sobie pyk i może połysk zwiększymy. Kurde, tego połysku praktycznie wcale nie widać tutaj. Może coś takiego sobie zrobimy, czekaj. O. Dobra, mamy to. No i tutaj mamy oczywiście kalkomanie, które możemy sobie na samochód nałożyć. Także widzicie, że tych opcji tuningowych tutaj jest naprawdę sporo. Dosłownie każdy samochód, który zabierzesz z ulicy, można przetuningować. Chociaż nie próbowałem jeszcze ciężarówek. Dopiero właściwie próbowałem kilka samochodów. Możemy dać sobie takie coś. Pyk. To w sumie po co go przemalowywałem, ale dobra. Okna. Przyciemnienie okien. Co to? Aha, bo tu się jeszcze kolor wybiera tego przyciemnienia, okej. Dajmy czarny. Chociaż ten czarny taki szarawy trochę mi się wydaje, jak myślicie? Dobra, wnętrze, kolor wnętrza. Tutaj widoku z kokpitu nie ma, chyba. Nie, no chyba nie ma tu w tej grze, zresztą ja z tego nie korzystałem. Wiek lakieru, możemy zrobić, żeby był... możemy zrobić, żeby fura była zardzewiała, ziombel. No oczywiście, możemy dać brud. Słuchajcie, możemy sprawić, żeby samochód był cały czas brudny, jak chcemy.
Nie ma problemu. I tu mam podświetlenie, co to jest? No czekaj, coś ci nie świeci. Aha, teraz, dobra. Dodajmy czerwone. O kurde. Dobra, i to był dopiero lakier. Teraz idziemy w modyfikację karoseli. I tak, mamy antenkę. Tutaj taka mała wystająca z tyłu. A, dajmy sobie. Czekaj, o tutaj już musimy... Czekaj, tutaj już musimy za te rzeczy płacić, zobaczcie. Za podświetlenie, kolory nie trzeba było, a tutaj już trzeba płacić. Nie szkodzi, ja sobie kasy trochę uzbierałem. Także spokojnie możemy sobie tutaj pokupować różne rzeczy. O, tutaj mamy ewidentnie jak Maserati. Kurde, stuprocentowo. No to wiecie co, chyba wybiorę ten zderzak. 10 tysięcy kosztuje, ale nie szkodzi, mamy swoje działalności, mamy konto bankowe. Co chwilę tam kasa nam wpływa, także dobrze. O kurde, ej patrzcie, tu się totalnie wszystko z tyłu zmienia. To nie jest tylko, że... No tak, bo to w sumie tylny zderzak jest, no to oczywiste, nie? Może coś... Nie no, źle to wygląda. Dajmy to, okej. Okay. Nadkola, czy można poszerzyć furę? Czekaj. No niestety tutaj chyba nie. Szkoda. Maska. Mogliby zrobić, kurczę, te samochody tutaj, wiesz, jeżdżą tak, jakby tu fizyki nie było w ogóle. Bo wszystko jest takie totalnie przesadzone. Lusterka. Dajmy sobie jakieś takie malutkie. Oj, jeszcze dach chciałem. No i właśnie tu już widzieliśmy, nie zaspoilerowałem sobie, że można zrobić roadstera z tego. Ja bym chciał większe felgi sobie wybrać z tego auta. I tu mamy taki szmaciany dach. Dajmy sobie roadsterka, kurde. Tylko właśnie, jak będę miał roadsterka, nie wiem, czy będę mógł na niego wchodzić, na ten samochód. Później wam pokażę, o co chodzi, bo jeszcze sobie pojedziemy po inne auto. Tutaj mamy jakiś próg, 6000, spoiler. Możemy dać taki, taki. Dajmy sobie taki. Chociaż nie, będzie wyglądać źle. Może taki, o. Cyk, błotniki, o, może teraz. No dobra. Jest poszerzenie, to jest takie samo poszerzenie. Nie podoba mi się. Zobacz, tylko może można gdzieś tam te koła jakoś poszerzyć albo coś. Dobra, przednia oś, profil opony, rozmiar opony, szerokość opony. Dajmy szeroki kapor. Serio, ej, tu można rozmiar koła, patrz. Można normalnie dać większe koło, super. Rozmiar felgi. A nie, to rodzaj felgi, nie rozmiar, kurde. Dobra, możemy sobie wybrać jakąś felę, pyk, na przykład coś takiego. Tylko bym chciał z tyłu i z przodu mieć takie samo. Rodzaj opon. Nie ma tutaj nazwanych tych opon, więc musimy najmniej więcej na oko zgadnąć, co jest do czego. No, dajmy sobie takie coś. Czekaj, profil opony, może to. O, niski profil, doskonale. Kurde. Dobra, dajmy bardzo niski, no. Tylko wiecie co, chyba trochę za duży. To powinno być przetłumaczone chyba rozmiar koła, a nie rozmiar opony, co? I szerokość koła generalnie, a nie... No ale jest jak jest. Dopasuj zmiany... Co to jest? Dopasuj zmiany... A co to robi? Okej, okay. I bym chciał teraz z tyłu zrobić to samo. Bardzo niski rodzaj. Aha, i teraz nam się zmienia i z tyłu, i z przodu, dobrze. Wszystko gra. Czyli mogłem sobie włączyć te opcje tutaj na początku dla przednich felg i wtedy bym wszystkie te felgi jednocześnie sobie robił. Super, o, to mi się podoba. Ja lubię mieć właśnie z tyłu i z przodu tak samo, więc tak sobie właśnie zrobimy. Ole, ta felga fajna, patrz, ekstra. Dobra, dajemy sobie rozmiar opony i teraz nam się z tyłu i z przodu większa, ale wielkie. No i szerokość, nie, no tu musimy dać na maksa szerokość, chyba zgodzicie, nie? Cyk. I te koła, no to fakt, teraz trochę te koła odstają, nie? Bo żeśmy zwiększyli szerokość. To nie są dystanse, to jest tylko szerokość, tak? Więc chodźmy sobie w modyfikację karoserii, weźmy sobie błotniki, o. I teraz zobaczmy, o! Teraz się nawet chyba spasik zrobi, będziemy musieli jeszcze zobaczyć w jeździe dowolnej, ale chyba jest lepiej. Okej, to mamy z oponami i teraz słuchajcie, dźwięk silnika możemy sobie zmienić. Tu się nie zmienia silnik w środku czy coś. Wybieramy sobie dźwięk silnika, posłuchajcie. Nie można przetestować niestety. Tak, twój samochód może mieć dźwięk jak motocykl, nie ma problemu. Posłuchajcie go karda. Także czujcie, że to jest totalne szaleństwo tutaj, możecie zrobić cokolwiek chcecie. Dobra,
czekaj, a dajmy coś. O, może muscle car? O, dajmy muscle car. Brzmi fajnie. Dźwięk klaksonu. Ciężarówka. Dźwięk skrzyni biegów, o. Tu nie słychać. Po prostu skrzynia biegów też będzie nam inaczej brzmieć, nie? Wyposażenie. I tak, tutaj mamy nitro. Zestaw terenowy? Co to robi? A, ja to chyba mam zablokowane. Chociaż nie. Lina holownicza, kurczę. Dobra, nitro włączone. Pod B mamy, pod tlenek azotu. Okej, okay. Zostawimy sobie to. A linę i ten zestaw terenowy damy sobie do terenówki jeszcze. Zestawy ulepszeń. Ulepsza prędkość, wydajność, wytrzymałość i sterowność pojazdu. Okej. Okay. O kurczę, ty, tutaj można... Nie mam już kasy. 50 tysięcy mi zostało. Ostatnie ulepszenie. Fotele katapultowe? Dobra, będę musiał mieć wyzwanie do tego, ale to się przyda, bo od samego początku gry mamy taki skafander do latania i jak zeskoczymy na przykład z budynku, no to możemy od razu go otworzyć i jakieś tam ogromne odległości nim przelecieć. Jak będziemy mieli katapultę w samochodzie, to chyba będzie tak, że będziemy mogli jechać z dużą prędkością i się gdzieś tam wystrzelić w powietrze i zacząć jakąś tam akcję. Super. Najważniejsza sprawa, że jak już stunigujemy sobie ten samochód, to on zawsze będzie w naszym garażu, mimo że zabraliśmy sobie go dopiero co z ulicy, nie? I aha, jeszcze jedna sprawa, jak wjedziemy sobie z powrotem do garażu, czekaj, bo ja muszę coś tu zobaczyć. Chyba z tymi kołami nie jest najgorzej, nie? Chyba nie jest tak źle. Trochę... Nie, są w porządku. Moglibyśmy dać inną felgę, żeby nie było tak widoczne, że ten... Ty, ale całkiem dobrze wygląda ta fura, no nie? To nie jest licencjonowany samochód ani nic, ale wygląda w porządku. W porządku wygląda ten model. Dobra, zawracamy sobie. Jeszcze wam coś pokażę, bo tutaj mamy opcję, żeby dodać sobie samochód do ulubionych i wtedy ta fura za każdym razem, jak gdzieś tam się zrespawnujemy, ona zawsze się pojawi przy nas, nie? Czyli wybieramy sobie to, dodajemy do ulubionych, pyk. I jak zaczniemy sobie jakąś misję, gdzieś tam zrobimy i potem będziemy w jakimś dziwnym miejscu, to ten samochód pojawi się zaraz przy nas, nie? No i mamy furkę gotową, to chyba czas na nitro. To tu mamy wydechy po boku? Ty, faktycznie, nie zwróciłem na to uwagi. Okej, okay, jak się ładuje to nitro, bo... Aha, okej, okay, ładuje nam się z czasem, super. Bo myślałem, że to jest na zasadzie, że będziemy musieli za każdym razem w garażu je kupować, ale tak pomyślałem, no kurde, to nie jest tego typu gra, żeby to robić, nie? Widzieliście? Dym z opon poleciał do przodu jakimś cudem. Dobra, ale patrzcie na to, bo tu można wyskoczyć na dach. A, widzicie, jak nie mam dachu w tym samochodzie, to nie mogę wyskoczyć postacią na dach. Zaraz wam pokażę, o co chodzi, patrz. Biorę sobie inną furkę, o. Na przykład wskakuje sobie cyk, jazda na dachu i możemy w ten sposób sobie jechać. O, zostawię mój samochód, ale świetnie, świetnie nam wyszedł, naprawdę. I mało tego, jak jedziemy sobie na dachu, nie, tak jak teraz. Czyli przestraszymy tego kierowcę, żeby jechał szybciej, okej. I teraz możemy wykonać skok. Pyk. Nie, i mało tego, że sobie wyskoczyliśmy z tego samochodu, jakbyśmy mieli szybszy, to byśmy jeszcze dalej wyskoczyli. To możemy sobie, nie wiem czy to lecę, nie wiem czy to lecę, nie wiem czy to lecę. Nie udało mi się dolecieć, ale możemy tak skakać między samochodami z jednego na drugi. Tak widzę, że sporo kasy pochłonął mi ten tuning, bo miałem jakieś 130 tysięcy, zostało mi 57 tysięcy. Te takie hardkorowe ulepszenia zabierają najwięcej kasy, ale wizualne rzeczy nie zabierają jakoś bardzo dużo, nie? Ja bym chciał jeszcze koniecznie jakąś fajną terenówkę sobie stuningować. Tam był jeszcze taki zestaw terenowy do kupienia. Jestem ciekawy, jak on działa. To jest bardzo fajny subik, ale widziałem już coś innego, coś w stylu Jeepa albo Mercedesa G-klasy. O, to było coś podobnego jak to, tylko był jeszcze taki bardziej hardkorowy. W ogóle jest jakaś burza piaskowa jest teraz w grze. Dobra, jadę poszukać tej fury. O, tu znalazłem coś ciekawego. To jest samochód gangu. I on jest już delikatnie zmodyfikowany. Byłem ciekawy, czy uda się go w ogóle... Znaczy tak, do garażu chyba się da sprowadzić, ale czy damy radę zrobić w nim jeszcze jakiekolwiek zmiany, skoro już jest, no, dość mocno przerobiony, jak widzicie. Zaraz się mu jeszcze dokładniej przyjrzę, tylko ucieknę od tego gangu, bo jeszcze mnie chwilę ścigają. O kurde. Czekaj. Dobra, jestem już pod chatą. I wychodzimy i zobaczmy. Zobacz, co to jest.
Kurde, przesada. I tu mamy jakieś potężne wydechy z boku, tutaj z tyłu. Nie wiem, czy na to możemy wskoczyć. Tutaj możemy grać w Saints Row w kooperacji i ciekawe właśnie, czy ta druga nasza, czy drugi nasz znajomy będzie mógł tutaj z tyłu sobie bez przeszkód jeździć na tej pace. Dobra, samochód wygląda kozacko. No dobra. I wjeżdżamy sobie do garażu. Zobaczmy. Coś mi się wydaje, że nie będzie można go tuningować. Ale nie, jest opcja modyfikuj. Są modyfikacje karoserii, tutaj mamy gotowe zestawy nawet, zobacz. Ale wiesz co, ten samochód w standardzie jest tak dobrze przerobiony, że ciężko by było, nie? Jeszcze bardziej go przerobić. No dobra, modyfikacje karoserii. Chodźmy do tej maski. Ty patrz, to chyba lepiej tego nie bonyfikować w ogóle, tylko na przykład furę sobie przemalować, żeby nie miała tych gangsterskich kolorów. Ty, ale patrz, nic tam się nie zmienia. Felgi możemy sobie pewnie wymienić. Kolor felgi, dobra, to się maluje, okej. Okay. Patrzcie, nawet gangsterski samochód możemy sobie wziąć i wiesz, przerobić jakoś inaczej. Kolor lakieru, okej, okay, tu nam się coś zmienia, tylko chciałbym te... A, style lakieru, może to... Nie, ale patrz, dalej jest to oznaczenie tego gangu, nie? Kolor... Dobra, kolor nam się zmienił. Nie wiem, czy to w ogóle można, wiesz, wymienić, nie? Ciekawa sprawa. Czekaj, co tu jeszcze mamy? Kalkomanie, wnętrze. No i patrz, tutaj wybieram inne kalkomanie i się nic nie robi. Podświetlenie. Możemy sobie wybrać. Natężenie podświetlenia. Cyk. Dobra, gotowe. Modyfikacja karoserii. No i tutaj właśnie jak coś zrobię, jak coś wymienię, no to przecież będzie gorsze, nie? Od tego, co jest. Chyba tak. No to są takie chyba unikalne zmiany tego gangu. Zobaczcie, tutaj nawet w wyborze nie ma tego wydechu, co oni mają w standardzie, nie? Urolne. Tutaj mamy spoilery różne. O, spoiler jest już na przykład ciekawszy ten. 9000, emblemat. Dziwny jest ten emblemat. Możemy dodatkowe światła sobie dokupić, okej. Okay. Dodatki. O, jakie dodatki. Kupujemy wszystko. Błotniki. No tutaj mamy takie obłotniki, ale zobaczcie, nie wszystkie opcje są, no nie? Tutaj mamy antenki, tutaj mamy ramę. O, to możemy ten gangsterski samochód jeszcze bardziej ulepszyć. O, tu mamy taki zderzak, a tu mamy lepszy, kurde. Rura wydechowa. Ty, ale patrz, znowu mamy rury wydechowe. O, idealnie! Rura wydechowa do góry, zobacz. Taki komin, kominy dwa po boku. Super. Maskownica. O, dajmy takie coś. Super. Maska. No tutaj nie wymieniamy, to musi tak odstawać, nie? Lusterka. I dobra, to już robiliśmy. Opony. I tak, przednia oś, tutaj sobie możemy to włączyć. Profil opony. Możemy zrobić bardzo niski. Zróbmy ten samochód tak dziwnie. Rodzaj opon. Tutaj dajmy sobie te terenowe może. O, jakieś takie... To są chyba terenówki. Dajmy sobie te. Rodzaj felg. No tych felg tutaj, te felgi nie będą tutaj zbytnio widoczne, nie? Takie... Okej, $1000. Rozmiar, teraz dajmy maksymalny rozmiar. No to patrzcie, zwiększyliśmy maksymalnie te koła, nie są duże. Nie zrobił się z tego monster, no nie? Okej, to możemy sobie wybrać jeszcze dźwięk silnika. O kurde. No i tak, i wyposażenie. Ja bym chciał teraz dać ten zestaw terenowy. Czekaj, dzięki nitro możesz latać, jeśli... Powietrzu. O, ty kurczę, nie wiedziałem, że nitro ma taką zdolność. Dobra, oho, bo tutaj nam się statystyka zmienia, zobaczcie. Jazda w terenie oczywiście, nie? Nam się polepsza. O, fura jest teraz wyżej. Ej, zrobiła się z tego faktycznie terenówka. Dobra, czy będzie mi na to stać? 25 tysięcy już nie mam. Aj, to jeszcze nie będzie taka super szybka fura. Dopalacz powietrzny. O, okej. Okay. Dobra, zapisujemy zmiany. No i ten samochód nie jest tak dobrze ulepszony jak ten poprzedni, który treningowaliśmy, ale wygląda... No patrz, co jeszcze zrobili. Gangusom zabraliśmy furę i jeszcze bardziej ją sobie, mimo że ona już była stuningowana, to jeszcze bardziej ją sobie dostosowaliśmy i wygląda tak. Znaczy tak, można by było zrobić też takiego, powiedzmy, lowridera jak wcześniej, nie? Po prostu jeszcze bardziej zmniejszyć koła czy coś. A nie ma tutaj czegoś takiego, że możemy bardziej furę obniżyć. Okej, okay, no dobrze, no to ten samochód teraz jest taką terenówką. Tutaj terenów Saints Row mamy trochę do przejechania.
i czasami taka terenówka może nas uratować. I rzecz jasna, tak jak wam mówiłem, ciężarówka, nie ciężarówka, samochód osobisty, terenówka, wszystkim możemy driftować, wystarczy jeden przycisk nacisnąć. Mało tego, jak wyskoczymy w powietrze, możemy tym samochodem w bardzo prosty sposób robić różne beczki i akrobacje. Serio. Tylko nie wiem, czy akurat tutaj trafię na jakąś fajną hopkę. No dobra, mamy zestaw ten terenowy, czyli co? Fura jest wyższa i powinna lepiej przez te wszystkie tereny tutaj jeździć. Ja wam powiem, o, tu jest jakiś fajny samochód. Jakieś takie BMW albo coś, spoczko. Nie udało mi się znaleźć tej takiej jakby G-klasy połączonej, zmiksowanej z Jeepem albo coś takiego. Ale gdzieś tutaj tak samochody krążą, no mimo wszystko myślę, że ten gangsterski nam bardzo fajnie wyszedł. Ale tamten poprzedni, mimo że to jest taka, wiesz, gra przesadzona i moglibyśmy totalną bzdurę z tych samochodów zrobić, nie? To tamten poprzedni samochód wyglądał całkiem nieźle, nie? Tutaj zrobiliśmy już totalne szaleństwo, ale tamten naprawdę mógłby się podobać. Okej, co się stanie, jak najedziemy na głazy? Super, przejechaliśmy jakoś. Okej. No i chyba gitara, nie? Tutaj ten samochód jest wolniejszy, bo nie mamy tego ulepszenia takiego mocniejszego. Kupiliśmy tylko to ulepszenie osiągów za 5000 dolarów. To jest naprawdę malutko. I cały czas możemy sobie wejść i co chwilę odbierać tę kasę. I jak mamy więcej działalności gospodarczych tutaj, swoich, to tej kasy mamy coraz więcej nam się tej kasy na koncie bankowym mnoży. O, granica świata, dojechałem do granicy świata. O nie, ciecieć, uprzodujecie, cieć, o, ale słaby jest. Ale jest słaby, tak, tutaj mam gdzieś granicę. O, żebym się nie zresetował. Ciekawe, gdzie mnie pojawi. No i pojawiło mnie tutaj. O, to jest standardowa opcja w Saints Row. Cały czas się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Ja mam jeszcze ochotę stuningować ten autobus. Ja nacisnę tylko Y, a moja postać już zrobiła resztę, ziombel. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy w ogóle będziemy mogli tym pojazdem wjechać do garażu. Coś mam wrażenie, że chyba nie. No jest za duży raczej, tam się nie zmieści koło tej mojej chaty. No ale to jest Saints Row, tutaj takie rzeczy są możliwe. Aha, no właśnie, no i miałem wam pokazać, że wszystkimi pojazdami da się driftować. Autobusem oczywiście też, zobaczcie, jesteście gotowi? Tutaj mamy jakieś skrzyżowanie, to 3, 2, 1, proszę bardzo, postawiony bokiem, niekończący się drift, nie ma problemu. Na początku było dla mnie takie, już tyle nadriftowałem w tych innych grach. Teraz patrzę, no, jeden przycisk naciskasz i driftujesz, na początku takie, okej. Ale potem jakoś tak robiłem różne kombinacje z użyciem tego driftu, z użyciem różnych tam skoków i tak dalej. I powiem ci, że nawet jest to przyjemne. No wiadomo, że nie ma się co tutaj doszukiwać jakiegoś realizmu, ale jest całkiem okej. I dojeżdżamy już sobie do chaty naszym autobusem. No samochód, pojazd ten wygląda koszmarnie. Okej. Chyba nawet jakieś możliwości ten pojazd ma. No zobaczcie, ja się tu chyba nie zmieszczę, nie? Patrz to. Dobra, próbujemy. Można go sprowadzić, co ty gadasz? Ej, to się nazywa cheatach. Można modyfikować autobus? Okej, mamy jakiś zestaw gotowy. Ty, no nie, no to już jest sztos. Można chyba dosłownie każdy samochód tuningować. No i kurde, zabrakło mi hajsu na tuning tego autobusu. Muszę rozpocząć jakąś kolejną działalność, żeby to miało sens. Patrz, jaką furę mam kozacką. Ej, dosłownie, możemy wziąć, to nawet chyba ten samochód można wziąć i jego stuningować. To w ogóle można tym jeździć? Normalnie. No fajnie. O, i na przykład ten samochód, który tutaj jeździ, to jest z chemikaliami. Ja ten samochód mogę sobie dostarczyć do mojej działalności gospodarczej. I jak nie rozwalę tego po drodze, no to wtedy dostanę sporo kasy, tam chyba 5500 dolarów. Widzicie, że te ciężarówki tutaj jeżdżą po drodze i muszę je dostarczać do mojej posiadłości i tam to utylizować. Cyki, za to dostanę, no teraz tu już rozwaliłem jedną beczkę. Jak widzicie, nie musimy się tutaj specjalnie przejmować przepisami. Pyk, pyk, totalne szaleństwo. Tak, ja muszę sobie jeszcze stunigować ciężarówkę, oj, muszę sobie stunigować ciężarówkę i dodać do niej nitro.
Możesz, kurde, akurat we mnie. Zauważyłem, że te pojazdy ruchu ulicznego, jak dostarczamy sobie te rzeczy, to one zaczynają wtedy szaleć. W pobliżu mojej... mojego... O, tutaj jakaś policja. O, ty, porazili mnie prądem. O nie. O nie, nie, nie. Dobra, obezwładniliśmy ich, super. Już tyle tych ciężarówek tutaj zgromadziłem, że ludzie w okolicy tej mojej działalności gospodarczej zaczynają świecić na zielono, w tym ja. Oh my god. Bardzo fajna gra, ona ma takie pierwsze odczucia niezbyt fajne, nie? Ale jak chwilę sobie pograsz, to jest naprawdę ciekawie. Także jestem pozytywnie zaskoczony. No i co? Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Dajcie w komentarzach, czy jeszcze chcecie więcej odcinków z tuningów samochodów w Saints Row z 2022 roku. Trzymajcie się, na razie, cześć!